Witam. Nie wiem, ilu z Was to widzi, ale gdy cofniemy się do 2020 roku, moglibyśmy się cofnąć jeszcze wcześniej, ale załóżmy, że to będzie ten 2020 rok. I na przestrzeni tych lat, do dnia dzisiejszego, obecnie mamy rok 2024 wrzesień, nasila się taka jedna czynność na całej Ziemi. A jest to jedno wydarzenie: depopulacja. Depopulacja ludzi i nie tylko. I wszystko wskazuje na to, że wraz z upływem czasu w następnych latach będzie się to tylko nasilać. I wspominam o tym dlatego, ponieważ czasami mam takie momenty, że się bardzo z tego cieszę. A cieszę się z tego dlatego, gdyż otaczają nas w swojej większości ślepcy i głupcy. Pokażę to na dwóch przykładach. Dobra, zacznę od tego. Wchodzimy na YouTube, wpisujemy Daruś Kwiecień. Wszyscy znamy pana Darka z internetu i jego kanał Rajzy Olbrzym. Wchodzimy. Filmy. Jest tu film sprzed kilku dni. Kolejny wampir uwolniony. I proszę sobie zobaczyć, żeby nie było, że ja coś myślę. Od 4 minuty i 13 sekundy do 5 minuty i 30 sekundy. Następny dzień, dodany dzień po tym. Tytuł: trzeba zapier. I to samo. Od 18 minuty 50 sekundy do 19 minuty 38 sekundy. Ja to może na chwilę włączę. Ostrzegam Was przed takimi osobami, ostrzegam Was przed uzdrowicielami. Wczoraj rzuciłem hasło na temat szczepionek wieczorem, omal nie zostałem zbombardowany. Jestem przeciwnikiem wszystkich antyszczepionkowców, którzy nie pozwalają szczepić małych dzieci. No, znam kilka przypadków, gdzie skończyło się to tragicznie. Potem leczył te dzieci jakiś szaman i dzieci niestety poszerzyły grono aniołków. Także wiadomo, że to, co się działo w czasach wielkiej pizdemii, ja jestem niezaszczepiony ani jedną dawką. Nie szczepiłem się. Także takich szczepionek to ja na pewno nigdy nikomu nie polecę i sam nie przyjąłem. Ale w każdym bądź razie temat jest bardzo, bardzo, bardzo niebezpieczny, jak mi wczoraj gościu powiedział. Panie Darku, nie za bardzo rozumiem, o co tutaj chodzi. Mianowicie, uważa Pan, że są lepsze i gorsze szczepionki, tak? A czy bierze Pan pod uwagę fakt, że im bliżej jesteśmy tak zwanego wielkiego otwarcia wrót, tym stosowane będą coraz to bardziej wymyślne metody depopulacji i eksterminacji ludności, a taką jedną z wielu metod może, ale nie musi być to, co pan proponuje małym dzieciom. Nawet jeżeli nie musi, to po co ryzykować? Po co ryzykować, skoro niewiele czasu zostało do dni ostatecznych? Jesteśmy na wojnie pomiędzy rasami. Ostateczna walka trwa, więc nie można dać się zabić w tak głupi sposób, który może być ryzykowny, nawet jeżeli dzisiaj przyjęcie tego preparatu wyprodukowanego u Niemca, Anglosasa czy w korporacjach za oceanu jakimś cudem nie skończy się utratą zdrowia lub nawet życia. Ryzyko nie ma sensu. W ogóle, jak można w ogóle o tym dyskutować? No, mi z mojej strony nawet się nie chce o tym gadać. Mamy końcówkę 2024 roku i tego tematu nie ma. Nie ma przyjmowania czegoś takiego. Jeszcze to chciałem pokazać. Wchodzimy, wideo prezentację, też zna każdy. Marka, firma, Ator. Filmy. I tu jest film. Kamala Harris miała sławki w kolczykach. Sprzed dwóch dni. I od 23 minuty 10 sekundy do 27 minuty 27 sekundy. I nie wiem, czy to była ironia, czy ja coś źle zrozumiałem, ale odsłuchajcie sobie to sami. I Ator mówi, uważa, że na świecie, że dzisiaj na całej Ziemi elity, tutaj jest tak śmiesznie powiedziane, władcy tego świata nie ingerują w pogodę. No i tutaj nie wiem, jak nawet, co na ten temat powiedzieć. Ponieważ kompletnie się nie zgadzam i uważam, że zakładając, że rok 365 dni w roku, to codziennie, od rana do wieczora, przez 365 dni w roku,
każde państwo, kontynent, miasto, wioska, ulica i tak dalej jest schładzana. Więc autor się całkowicie myli. Po prostu. Cała Ziemia jest dzisiaj objęta programem, jakby to powiedzieć, sztucznego klimatu, sztucznej pogody. A autor mówi, że czegoś takiego nie ma, że to są tak zwani oszuści klimatyczni, którzy chcą sobie nabić tylko kasę. Tak, też tak jest. Dam taki przykład. Jak się cofniemy do fałszywej pandemii. Tam też jeden główny cel jakiś był. Jaki to był cel, to na inny temat. Ale pod ten cel podpięli się tak zwani przestępcy. Typu wałki na maseczkach, respiratorach, szczepionkach i tak jest samo tutaj. Więc autor, nie wiem, czy to był żart z twojej strony, no, ale mówię ci, dzisiaj każdy deszcz, śnieg, wiatr, wichura, trąba powietrzna, trzęsienia ziemi są wywoływane sztucznie w celu zmiany klimatu. No i tak po prostu jest. A jeśli się ze mną nie zgadzasz, to mam dla ciebie propozycję. Masz tu sobie pójść. Jest taki kanał. Jeden z wielu. Nauka to lubię. I tutaj pan, który między innymi promował szczepionki, pan Tomasz, on ci wszystko ładnie wytłumaczy. Jak co funkcjonuje? Że wszystko to jest normalne. Chyba już każdy słyszał o niżu genuańskim. No to kilka słów wyjaśnię. Tak. I to są właśnie ci eksperci od wszystkiego. Jak była fałszywa pandemia, byli eksperci od szczepień, od chorób. Teraz są też eksperci od wojen. Przepowiadając przyszłość, będą eksperci od tak, od zmian klimatu, ocieplenia ziemi. I najprawdopodobniej jeszcze przyjdzie jedna grupa. Eksperci od kosmitów. O. Tak będzie w najbliższych latach. Więc jeśli pan Ator się ze mną, tak jak mówię, się nie zgadza, to proszę sobie puścić właśnie taki kanał i oni wszystko ładnie zawsze mówią. Genuański to nie jest jego nazwa. Tak. Film 2-4 minuty, mi się nawet tego nie chce słuchać, bo i tak wiem, co on powie. A, co tu jeszcze mamy? Powodzie. Po pierwsze, dyskutują tak, że będzie powódź, a drugi element, jak z tym działać i jak z tym walczyć. I po pierwsze, nie ma czegoś takiego jak powodzie. Po prostu nie ma, tylko są sztucznie wywoływane fałszywe ulewy. Fałszywe, to dziwnie brzmi. Przez tak zwane technologie wojskowe. Każdy deszcz, tak jak mówiłem, jest wywoływany sztucznie. Dzisiaj nie ma deszczy. Po prostu nie ma deszczy. Wiem, że to brzmi głupio, ale każdy deszcz przez cały rok jest wywoływany sztucznie. Więc nie powinno być to nazywane powodzią, tylko jak to można nazwać? Sztuczny deszcz wywoływany technologią wojskową typu HARP, czy jak tam inne, bo oni mają na pewno wiele, wiele takich technologii, który powoduje intensywne deszcze. A druga rzecz, jak oni gadają, jak działać, jak pomagać. Takich rozmów nie powinno w ogóle być, tylko powinna być wielka debata światowa i ona się powinna nazywać skutki schładzania ziemi na wiele sposobów i jak z tego powodu ucierpi ludność cywilna. O, to tak się powinno nazywać. No i tyle. Na zakończenie, pamiętajcie, nie dajcie się zabić, tak, abyśmy przetrwali w jak największej ilości, jak to się mówi, do wielkiego otwarcia wrót, do sądu ostatecznego, do kataklizmu, do resetu, do ewakuacji, w jak największej ilości, to pamiętajcie, nie dajcie się zabić. I mówię to też do Dariusza Kwietnia, Atora, bez żadnej ironii. Naprawdę, żebyśmy się wszyscy nie dali zabić.
bo koniec końców nie jesteśmy dla siebie wrogami. Więc pamiętajcie, nie dajcie się zabić. I jeszcze na zakończenie puścimy doktora Huberta Czerniaka. Był taki lekarz Andrew Molden, który zeznawał w wielu procesach i koncerny musiały płacić milionowe odszkodowania za uszkodzenie dzieci swoimi procedurami medycznymi, że to on porównywał tą procedurę do jadu kobry. Polegało to na tym, że krwinki czerwone zaczynają się zlepiać i powodują mikrozatory. I to jest uszkodzenie mózgu. Dziecko przed procedurą jest elegancko, symetryczne, fajne, a po procedurze kącik oka się zmienia, skrzydełka nosa są niesymetryczne, kącik ust, dziecko się uśmiecha niesymetrycznie. To jest niepożądany odczyn po procedurze medycznej.